2 i 3 czerwca w Dusznikach Zdroju po raz pierwszy odbyły się torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim. Na starcie stawiło się 320 zawodników i zawodniczek z Polski i Czech. Najważniejsze medale trafiły do lokalnego klubu sportowego UKS Orlica Duszniki Zdrój, którego zawodnicy od kilku lat odnoszą znaczne sukcesy w Polsce i Europie. Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach. Mieliśmy już Mistrzostwa Polski na tym torze ulicznym, czyli tym zewnętrznym, który tutaj widzimy. No a pierwszy raz, można powiedzieć, dzisiaj chrzest tego nowego toru. Taka impreza to dla nas na pewno zaszczyt. No i duże nadzieje, jeśli chodzi o nasz klub UKS Orlica. No jest to, można powiedzieć, wysiłek wielu, wielu osób. Oczywiście my jako samorząd to w dużej części finansujemy, ale gdyby nie wsparcie rodziców, zawodników naszego klubu, trenerów, no szczególnie tu Agnieszki Ziemczonek i firm lokalnych, bo tu ładnie widać po tych banerach na torze, jakie firmy wspierają i fajnie, że wspierają właśnie nasze dzieci, wspierają te zawody u nas w Dusznikach, to się ceni, więc tylko mogę powiedzieć dziękuję. Te nasze dzieciaki z Dusznik, rzucone, że tak powiem, na łyżwy, po paru latach zaczynają wygrywać i mamy w tej chwili najlepszych zawodników w swoich kategoriach w Polsce, jednych z najlepszych w Europie. No nic, teraz trzymać kciuki, coś co będzie na najbliższej zimowej olimpiadzie. Trzeba powiedzieć takie trzy nazwiska, które są najmocniejsze w tej najstarszej kategorii, czyli mamy Filipa Hawrylaka, mamy Aleja Asztal, no i oczywiście mamy Kaję Gajewską. To są zresztą te trzy nazwiska, które potencjalnie możemy zobaczyć na następnej zimowej olimpiadzie. Mieliśmy do tej pory tor tylko uliczny. Mieliśmy już mistrzostwa wielokrotnie, mistrzostwa uliczne, a teraz został wybudowany tor z prawdziwego zdarzenia i właśnie stąd się to stało, że mamy Mistrzostwa Polski torowe. Wszystkie wyścigi są równie ważne, ponieważ potem jest robiony wielobój. Są dwa wyścigi sprinterskie i dwa długie dystanse. Tak jak w innych sportach, jedni zawodnicy specjalizują się w biegach krótkich, inni w bardziej wytrzymałościowych i na tej podstawie są robione rankingi kwalifikacji do kadry narodowej oraz do reprezentacji na Mistrzostwa Europy. I tam zawodnicy już startują właśnie w wybranych tych dystansach, na których się najlepiej czują. Na torze mamy również sztuczne oświetlenie. Chcemy, żeby zaprezentować jego możliwości w całości. Sztafeta odbędzie się po godzinie 20. Bardzo fantastyczna widowiskowa impreza. Dużo też jest trochę niebezpieczna, bo jest dużo szybkości, dużo upadków. A to, co potrafią zawodnicy zrobić na torze, jak się przemieszczać, jak przekazywać zmiany, bo w sztafecie startuje 3 zawodników i trzeba co jedno okrążenie się zmienić. No jest to bardzo widowiskowy wyścig. Mamy nadzieję, że przy światłach będzie to dodatkowy, efektowny element. Świeżo upieczona mistrzyni Polski kategorii seniorek. Tak, zgadza się, świeżo upieczona na 2018 rok. Jeszcze przede mną wiele dystansów, więc jak na razie 500 jest za mną, pierwsze miejsce. Szykujemy się na następne. Sukces smakuje lepiej, bo u siebie tym razem.
Tak, jak najbardziej u siebie, tor swój, więc na torze przejeżdżone kilometry, więc o wiele lżej jest, jak się jest na swoim. Jak myślisz, UKS Orlica dzisiaj będzie mocna? Tak, jak zawsze, od kilku lat jesteśmy czołówką, więc podium raczej nasze Orlicy. No, ja się bardzo dobrze czuję. To jest mój pierwszy medal Mistrzostw Polski, ponieważ pierwszy raz jesteśmy wliczane do tych Mistrzostw Polski, bo jeszcze w tamtym roku byłyśmy za małe i po prostu nie wliczano nas do Mistrzostw. Ogólnie było dobrze. Bardzo się cieszę, że byłam druga i że zabrakło tylko minimalnie dosłownie. I super, że stypendium już dostaniemy w tym roku, bo czekałyśmy na to już te 6 lat. Ogólnie super. Jak wyglądały treningi i przygotowania do dzisiejszych mistrzostw? Ciężko było? Tak, było bardzo ostro. Ogólnie trenerka bardzo się przekłada do tego, żebyśmy mogły zdobyć medale w Mistrzostwach Polski. Super. Jest bardzo gładki tor i po prostu nam się bardzo podoba, bo to się bardzo fajnie jeździ. Bardzo gładki, fajne, nie jest aż tak ślisko, super się jeździ, można nabrać naprawdę dużą prędkość. Zadowolona, że akurat ta forma wypadła u mnie w dusznikach, gdzie mogę się przed wszystkimi jakby swoimi ludźmi pokazać i bardzo mnie to cieszy. Ale no, kategoria jest mocna, dziewczyny są mocne, tylko szkoda, że jest nas tak mało, bo w poprzednich latach było nas więcej, ale teraz wiadomo, no, zostają tylko najlepsi. Nie? Przygotowania do takiej imprezy to codziennie trzeba trenować, nawet czasami dwa razy dziennie, obozy, no to jest ciężkie w pogodzeniu tego ze szkołą. Bo jeszcze chodzę do liceum, ale mam fajną szkołę, która mi pomaga, więc jest fajnie. Trenujemy bardzo mocno od wielu lat i mamy bardzo duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. Nasi zawodnicy startują również w Mistrzostwach Europy. Mamy kilku zawodników co roku w kadrze, także myślę, że zawody dla całego naszego klubu będą udane. Filip, nerwowy początek, dwa fal starty. No, trochę się zapędziłem. Jak smakuje Mistrzostwo Polski na swoim terenie? No, to już nie jest pierwszy raz, ale na pewno bardzo fajnie wygrać ze starszymi chłopakami. Jakie masz plany sportowe na najbliższy czas? No, dostałem się do kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim. Na pewno pojadę na jakiś obóz i postaram się zakwalifikować na Mistrzostwo Europy.